Cześć, nawet się na kamerkę popatrzę. Chociaż, no dobra, nieważne. Może być słabo słychać, bo tak po prostu i tyle. Nie będę wam się tłumaczył. Znaczy, nie chcę się tłumaczyć po prostu. Postanowiłem, że nagram coś z Margonem. I właśnie postanowienia zamierzam dotrzymać. I właśnie tu jestem. Trochę nagrywam sobie vlogów i tak dalej, jak komuś się nie podoba, tak naprawdę, no to szczerze, no co mogę poradzić, i tak będę robił to, co mi się żywnie podoba, bo w sumie to jakby nie, znaczy nie no, nie, żebym nie wyszedł na chama i tak dalej, ale jednak tworzenie na YouTubie powinno wyglądać w ten sposób, że tworzy się z pasji, a nie robi się to, co ktoś by uważał, i tak naprawdę robienie czegoś na siłę i tak dalej jest takie trochę mech, tak naprawdę. Chociaż są ludzie, którzy i tak robią. Ale nieważne, no dobra, nie będę może na ten temat gadał, tak? Pójdziemy sobie może, nie wiem, na Magradit, pogadamy sobie. Są święta, dzisiaj jest Wielkanoc tak naprawdę i tak jak większość ogólnie ludzi spędza tą godzinę 16 przy dłuższym śniadaniu, wielkanocnym, które tak naprawdę zwykle nie jest śniadaniem, tylko jest po prostu, że tak powiem, biesiadą rodzinną i przelewają się. Nie będę mówił, że litry, ale na pewno przelewa się jakiś alkohol. To powiem wam, że ja jestem z rodziny, gdzie przez 21 lat mojego życia nie zobaczyłem nawet alkoholu na stole, czy to na Boże Narodzenie, czy to na jakiekolwiek święta i mi depozyt usunęli. Dobra, na razie olać to. Dobra, nieważne. No to, znaczy wiecie, no są różne rodziny, ale w takiej typowej polskiej rodzinie to z reguły ten alkohol jest i ja też nie będę mówił. Trochę mi tego brakuje tak naprawdę, bo przez 21 lat swojego życia ja nie miałem za dużo okazji, żeby się z niektórymi osobami po prostu tak napić, powiedzmy. I u mnie, no, w rodzinie wielopokoleniowej jest jednak takie nastawienie, że go nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie. I w sumie, jeśli chodzi o jakieś urodziny, imieniny i tak dalej, to nie ma. Nigdy nie ma. Jeśli mówimy o takim całorodzinnym spotkaniu, tak jak właśnie powiedzmy pradziadkowie, tak, bo moja prababcia żyje. I ze względu na niektóre osoby starsze, po prostu tego alkoholu nie widuje się. Mimo, że wiele osób, znaczy wiele osób, no, niektóre osoby z mojej rodziny na pewno by nie były. Czy byłyby za, gdyby był, ale ze względu właśnie na jakiś szacunek do danej osoby i tak dalej, po prostu go nie ma. I taki jest po prostu zwyczaj w mojej rodzinie. Jak wyglądały u mnie święta? No, wyglądały tak, że wstałem sobie 8:10, 9:00 poszedłem do babci, która mieszka tam 400 metrów ode mnie, więc tak naprawdę daleko nie miałem. Tam się spotkali ogólnie, tam jakieś tam grono. W sumie to co, pogadaliśmy? A czy nie, dobra, po pierwsze to zjedliśmy święconkę, pogadaliśmy. Dominik, co tam w pracy? Dominik, masz jakąś fajną dziewczynę? Dominik, co tam u ciebie? I w sumie z mojej perspektywy to tyle. Bez polityki akurat, o dziwo. W sumie to, znaczy nie, że o dziwo, że się cały czas kłócą o polityce, ale. What the fuck? Czemu mnie wywaliło na statek, gdzie są. Przecież ja padnę. Albo nie padnę, ale ja tu nie przejdę. Chociaż jest jeden. Ale nie rozumiem, dlaczego mnie wywaliło tutaj. Znaczy, bo to na Magradicie też tak działa? Na wszystkich wyspach tak działa? Te szkieleciki nie powinny mieć mniejszych poziomów? No tutaj to ja się nie przycisnę. No nie ma takiej opcji. A kamień mam rozładowany, czyli wiecie? Nital. Naprawdę z tej lokacji się nie da teleportować? Czyli ja rozumiem, że. Czekajcie, mogę do niego podejść? Nie, oczywiście, że nie mogę podejść. Ej, dobra, załóżmy sobie przypadek. No muszę się wywalić. Ale załóżmy sobie przypadek, że jesteśmy na Berufsie. Jesteśmy w takiej samej sytuacji jak ja. No to jeszcze ja jestem w takiej komfortowej sytuacji, że mam jakiś teleport do kwiecistego przejścia. No z reguły ludzie mają takie rzeczy. Ale. Aha, bo on był w grupie z tymi 90. Ej, dobra, to jednak przejdę. Ej, bo mógłby być taki przypadek, jakby ktoś grał na jakimś Berufsie, że po prostu padł. Ale no nie, no zawsze może się jakoś uratować, więc nie gadajmy. Ciekawe, czy. A, no tutaj są dwa. No to padnę. Zaraz wracam. Aż się przybrałem. Wiecie czemu?
Butak. Nie, dobra. Wszystko się nagrywa. Weźmy, zobaczmy. Da. Wszystko jest chyba okej. Dobra. To co? A, sprawdzę jeszcze depozyt chwilę. Ej, to naprawdę by była trochę przewalona sprawa, jakby na Berufie się na przykład ktoś tak padł przez taki, powiedzmy, fail. Znaczy fail. 130 levele jednak, jakby nie patrzeć, więc... Znaczy 128. Więc trochę ciężko na tą wyspę wraków walczyć. No, tarczę mam na 112, więc jeszcze tam level tak naprawdę. Chociaż moje poczynania na tym świecie to są takie ten... Dobra, o czym ja gadałem? Gadałem o świętach, tak? No to co, byłem sobie ogólnie, porozmawialiśmy. I oczywiście ja tam ogólnie powiedziałem, że nie, no spoko w pracy i tak dalej, że robię nadgodzinki, bo aktualnie w pracy... Znaczy, powiem wam tak. Doszedłem... Znaczy, ja jestem ogólnie typem człowieka. I pewnie mówiłem to na jakimś vlogu ostatnio, ale... Nieważne. Jestem ogólnie typem człowieka, że im mniej czasu ma wolnego, tym bardziej go uszanuję. I jak ja bym na przykład miał siedzieć na dupie przez tydzień, to ja bym pewnie ten czas roztrwonił i nie spędził go w jakiś żaden sposób produktywny. Jednakże, jeśli mam tego czasu wolnego, załóżmy w przeciągu dnia trochę mniej, to ten czas spożytkuję lepiej. A nawet jeśli go spożytkuję na odpoczynek, to będę miał satysfakcję, że tego czasu nie miałem aż tak dużo i spożytkowałem go w dobry sposób. A mianowicie, o co tu chodzi? Postanowiłem ogólnie, że będę sobie chodził na nadgodziny w pracy i zamiast 8 godzin robię 10 i plus soboty, więc tak naprawdę, no po pierwsze wpłynie to dobrze na moją wypłatę i to dosyć solidnie oraz po prostu będę miał satysfakcję i ten czas wolny, czyli powiedzmy tam, nie wiem, od 17 do 20... No kurwa, nie wierzę w to, nie, no kurwa mać, tak nie może być. Pierdolę to. Dobra. Jak kurwa naprawdę teraz nie uda mi się wejść na tą jebaną, na tego Holendra, czyli ten statek, to kurwa nie wejdę do tej jebanej gry i rozpierdolę tą klawiaturę. Obiecuję wam, kurwa rozjebię ją. Ja kurwa wam vloga nagram i rozjebię ją. Może nie teraz, bo w sumie też by mi się przydało. Ale i obiecuję, że jak kurwa tak się stanie, to ją rozjebię. Chyba tak. Sztorm. Pewnie. Kurwa mać! Ja pierdolę, jakie to trzeba mieć kurwa szczęście, żeby na jebane 3 kurwa razy wpaść do jebane... Na jebanego kurwa Holendra. 3 razy pod kurwa rząd. Kurwa, to jest brudne. Jakie to jest kurwa... brudne. Ale jakie to trzeba być kurwa szczęście? Jakie? Kurwa, na Markonem nie mogę wpisać. Mam Bugspayta? Mam. Zajebiście, kurwa, no super gra. Zajebista gra, no kurwa! 3 razy chcesz iść na jebany Magradit i kurwa... I tyle! Nie pójdziesz kurwa sobie. Ale mam... O, patrzcie. Nie mogę iść w lewo, ale mogę iść kurwa ten, bo mi... Bo... No kurwa! Shift mi jeszcze wypadł. No ale kurwa, to jest jakiś żart jebany? Na 3 razy kurwa! Ja tu chciałem... Patrzcie, kurwa. I to jest takie pierdolone przesła... Ale mam jeszcze strzałki. Kurwa, jeszcze się zwiesiła jebana gra. Ale pomyślcie sobie, jakie to jest kurwa szczęście. No kurwa! Kurwa, no... Idzie się zdenerwować, bo... Patrz, kurwa, Morgonem nie wpiszę. Zaraz. Nagrywa się. Ale kurwa, rozumiecie? Ja... No nie mogę, kurwa. No nie, ta gra naprawdę jakby robiła wszystko, żeby mnie wkurwić. Kurwa, jakie to jest brudne. Dobrze wsadziłem? No,
próbujesz sobie... Nie, to ja miałem taki zamysł, nie? No są święta, ludzie kurwa lubili, jak ja grałem sobie w Margonem. Może teraz mniej mi lubią. I lubili sobie pooglądać, jak ja czasem się powkurwiam. Znaczy, ja się nie wkurwiałem jakoś bardzo w tej grze. Kurwa, trzeba ją wymienić. Konsu. ASD. Kurwa, macie. Alt. Kurwa, jak puzzle jakieś. Dobry alt? Dobry. I wiecie, ja miałem taki zamysł. Kurwa, siądę. Miałem kurwa jedną wypić. Ale nie. Pociągnę se z butelki, kurwa. Dobra, jaka to była literka? F. Włączysz się, bo chciałbym się zabić. Chcę się kurwa zabić. W tej jebanej grze. Tutaj co będzie? Oto chyba. Dobra, mam już WSAD. No, ale właśnie, rozumiecie, chciałem sobie kurwa nagrać, bo ludzie to lubili, bo ludziom może brakowało, jak ja czasem sobie pograłem w te margonem.com, czy kurwa inne.pl, czy w jakieś inne gówno. No dobra, może nie będę tak wulgarnie się odnosił. I co się kurwa stało? Idę sobie, jak kurwa naprawdę, czwarty, nie, ja kurwa pójdę, obiecuję wam, pójdę kurwa, ale za każdy wkurw. I to nie jest pod publikę jak coś. Ja kurwa nie robię specjalnie, bo nie wiem, może ktoś sobie pomyśli, nie, ty tak kurwa specjalnie robisz. Ty pewnie kurwa chcesz się wkurwić i tak dalej, że ja wiecie. No. Alt. Że może ja wycinam kurwa i tak dalej, ale nie, ja mam jakiegoś jebanego pecha i się pewnie zaraz okaże, że ja kurwa czwarty, piąty raz i pewnie kurwa telewizor będę chciał rozpierdać. Ja się wkurwiam często w takich grach. Najbardziej to ja się w LOLu wkurwiam. Kurwa, nawet nie mogę klawiatura wpisać. Ja nawet nie wiem, jakie są literki, ale wsadzę to, kurwa. ASDF G. Kurwa. Zaraz wrócimy. Ja idę zapalić. To jest kurwa jakaś przesada. Chyba nie wiem, miałem tak naprawdę nagrać jakiś pierdolony odcinek i miało być kurwa fajnie, bo długo nie nagrywałem Margonem. Długo nie nagrywałem Margonem i pomyślę sobie, nagram. Będzie śmiesznie, czy śmiesznie, będzie poważnie. Tu się kurwa jakiś kabaret robi. Naprawdę, ja tego nie planowałem, ale obiecuję wam, kurwa... Obiecuję wam, jak teraz wypierdoli mnie na tego Holendra, to ja kurwa łamę to. Ja to kurwa połamę. Ja to pierdolę. Będę kurwa klawiatury nie będę miał. Bo kurwa, no ale takiego pecha mieć. I wiecie, taki sobie chłopak 21 lat myśli, nie no, no fajna ta gra. Ludzie mówią, no nie wyzywaj tego Margonem, no takie fajne jest i wiecie, przyjemne i tak dalej, no. Zagraj, Dominik. No kurwa, zagrałem. Ja... Aż mi kurwa serce boli. Naprawdę. Nawet nie wiem, czy ja się będę mógł wkurwić teraz. Naprawdę. Nie wiem. Nie wiem, czy ja... Może to wygląda tak, że ja muszę przejść tego Holendra? Ja głupi jestem? Bo ja powinienem go przejść. Ja już kurwa się nie mogę. Nie, ja to rozjebię kiedyś, ale nie teraz, kurwa. I będę próbował, kurwa. Ja już nawet teraz to ja się nie wkurwiłem, tylko ja się pośmiałem, ale rozjebię to, kurwa, kiedyś. Naprawdę, obiecuję wam, rozjebię. Kurwa, no i ja pierdolę. I czwarty, jebany raz, kurwa. Idziemy. Wiecie, ile ja straciłem, kurwa, czasu na ten odcinek? Już godzinę chyba, kurwa. Policz sobie tak. Kalkulator. Nagranie. To pewnie będzie z 10 minut już łącznie. No dobra, kurwa, też takich zaawansowanych obliczeń nie potrzebujemy. No godzinę już straciłem. I kurwa zgubiłem dwa jebane klawisze. Nie, myślałem teraz, że się wkurwię i tak dalej, a już kurwa nie mogę. Naprawdę. Ja już kurwa tracę nadzieję. I straciłem kurwa, patrzcie. Kurwa. Kurwa nie wiem, ja mam zgubione dwa klawisze, kurwa. I tak ta klawiatura jest kurwa stara. Chciałem kurwa nagrać, ale ona jest kurwa brudna. Tu pastołki, kurwa.
Nie wierzę w tą grę, kurwa. I czemu jestem w kaszkiecie jebanym? Podejście piąte, tak? Nie, aż sobie przeczytam. Powsadzałem sobie literki, ale one nie są tak naprawdę w tych miejscach, co powinienem i ja w sobie to tak bardziej z pamięci kojarzę tą klawiaturę. Dwóch nie mam jak coś i to nie są w sumie... Nie wiem po prostu. Szansa na latającego Holendra. Ja chcę zobaczyć naprawdę, jakiego mam pecha. Definicja, synonimy, przykłady użycia. Super. Nie, to nie to. Ale nie, jestem ciekawy, jakiego mam pecha w tej grze. Latający Holender. Super. Mapa nie interesuje, ja chcę wiedzieć, jaką mam szansę, bo to wszystko jest matematyką. Potwory z latającego Holendra. Spis potworów. No nie ma czegoś tego. Ciekawe ciekawostki dla ciekawych. Strona pierwsza. Dobra. Spytam się ludzi. Bo wiecie, potęgując ogólnie to wszystko przez liczbę podejść, to znaczy można uzyskać wynik i mogę się dobić tym tak naprawdę, jakiego mam pecha w tej grze. Chyba... Aha, ja nie jestem zalogowany, super. Mam nadzieję, że ktoś mi odpisze i w sumie pomoże, bo to będzie piąte podejście i ja... No nie wiem, ale... Dobra, pamiętacie, ja mówiłem ogólnie coś takiego, że jest taki przypadek, że jesteście na Berufsie. Tylko wiecie, co jest najgorsze? Że na tej mapie jest zablokowane teleportowanie się do innej lokacji. Czyli, wychodząc z założenia, grałbym na Berufsie, to bym musiał prosić jakiegoś typa, żeby mnie przetransportował. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest mapa zamknięta i czy wszyscy ludzie trafiają do jednej mapy, czy każdy ma osobną. Bo może być taki przypadek. I co? Jeśli ja trafiłbym na tego Holendra na takim levelu i chciałbym ekspić na Magredicie, to ja w sumie mogę sobie odpuścić ten Magredit, bo ja bym tutaj nie poekspił. Bo nie ubiję na 110 poziomie, gdzie mógłbym ekspić na Magredicie normalnie, nie ubiję 128, ja mam tak naprawdę instadeda. Jeśli, oczywiście, no mógłbym kogoś poprosić o pomoc, ale pytanie, czy to nie jest odizolowana mapa dla każdego innego człowieka. Dobra, dałem sobie ten... Aha, fajnie, że mi ludzie pomogli. Nie pomogli mi. Ale nie no, to jest... I okej, okay. I nie wiem, czy ja teraz cały czas, wbijając na tą mapę, ja powielam ten błąd, czy o co tu chodzi tak naprawdę. Widzicie, jak ja pisałem ogólnie przed chwilą post na... Nie. Czyli wychodzi na to, że miałem pecha 4 razy pod rząd. I ja chcę się dowiedzieć, ja chcę się zdenerwować tak naprawdę, jakiego ja miałem pecha wielkiego. Czyli to nie jest tak, że ja muszę po prostu... Znaczy, wiecie... Wiecie, o co mi chodzi? Zrozumcie mnie. Myślałem przez chwilę, że może to wygląda tak, że jak ja za pierwszym razem wpadłem na tego Holendra i miałem powiedzmy jakąś szansę 1 na 3 czy 1 na 5 i ja na przykład nie ukończąc tego Holendra, to ja cały i na przykład padając na nim, to że ja cały czas będę na niego przychodził. Nie, to jednak tak nie jest. To jest po prostu normalnie tak, że jak jeśli ja tam padnę, to potem mam losowanie kolejnej szansy. I teraz właśnie pytanie, bo ja chcę się zdenerwować jeszcze bardziej. Jeśli się u jakiegoś człowieka spytam, bo są trzy warianty odpowiedzi. Pierwszy jest taki, że masz sztorm. Drugi, znaczy nie, może po kolei. Pierwszy jest taki, że trafisz na wyspę, którą pożądasz. Czyli Magradit. Druga opcja jest taka, że trafisz na latającego Holendra, a trzecia jest, że padniesz. Tylko pytanie, czy te trzy warianty odpowiedzi, one mają takie same prawdopodobieństwo? Możliwe. Czyli wchodzi na to, że szansa to była 1 na 3. Rozumiecie? I teraz, potęgując to do czwartej potęgi, możemy uzyskać odpowiedź, że takiego miałem pecha, że to był przypadek jeden na ileś. Ja właśnie chcę uzyskać odpowiedź, czy ta szansa to jest rzeczywiście 33,33%, czy to jest jakieś inne prawdopodobieństwo, może większe, może mniejsze. I to mnie ciekawi. Zaraz wrócę, naprawdę. Ale jestem wreszcie. Super, co? Dobra, wiecie co? Ogólnie doszedłem do odpowiedzi, że to jest szansa od 10% do 15%. Ja myślałem, że to jest 33%. Nie, jednak nic bardziej mylnego. Czyli w najgorszym przypadku, wiecie jaka to była szansa? 1 na 10 tysięcy, że mi się to przydarzy 4 razy pod rząd. No. Po usilnych staraniach trafiliśmy wreszcie na Magradit. Nie mam zapalniczki. Nie mam. Flamastrem nie odpalałem nigdy. Okej. Okay.
No jak się chce, to można wszystkim. Szczerze, to sposobów na otwarcie jest tyle, co ludzi tak naprawdę na tym świecie. I w sumie jedyny... Znaczy, ja myślałem, że się bardziej wkurwię za tym czwartym razem, ale niestety nie. Czemu ogólnie założyłem koszulę? Bo może wróćmy wreszcie do motywu przewodniego, jaki miał być w sumie w tym odcinku, czyli miał być to kulturalnie nagrany, powiedzmy, jakiś recording w tej MMORPG dynamicznej, wiecie o co chodzi, nie? Czemu jestem w koszuli? Powiem wam, że trochę mi to zaczyna już przeszkadzać, ale znaczy nie, z jednej strony mi się to podoba. Jak człowiek jest 5 czy 6 dni w tygodniu w koszuli i cały czas jest, no okej, w innej, ale i tak dalej, ale ja naprawdę, kiedy mam na przykład taką sobotę czy niedzielę, to ja lubię sobie nawet dresik założyć, żeby po prostu mieć jakiś, jakąś odskocznię od tego wszystkiego, bo jak chodzisz 5-6 razy w tygodniu cały czas w koszuli i tak dalej, to już wolę się upatologicznić na przynajmniej jeden dzień i trochę zmienić coś w swoim życiu. Ale tak ogólnie to co, jestem zadowolony ze swojej pracy, bo robiąc nadgodziny i tak dalej, to mogę dobry hajs wyciągnąć i powiem wam, że spoko. Co było ogólnie, jak byłem na spotkaniu rodzinnym w dzisiejszą wielkanocne, znaczy no w śniadanie wielkanocne. Które tak naprawdę zwykle nie jest śniadaniem, ale dobra, nieważne. Mówiłem, że chcę samochód wymienić, bo mam starą Kia Rio, znaczy starą, no, z 7 roku, 2007. 1.6 w gazie i benzynie i mówię sobie, żebym sobie jakąś BT E90 kupił, albo może E46, ale bardziej podchodziło mi pod E90, albo jeszcze myślałem o Volvo S40 i tak dalej, w sumie to wiecie. W rodzinie jest tak, że macie paru takich ogólnie 30-letnich, powiedzmy, mężczyzn i oni ci zaczną gadać. Ten ci powie, panie, ja to bym Passata jedynie kupił, nie? Znaczy panie, kurwa, Dominik, nie? Ja to mam Passata sobie kupił, albo jakiegoś Gopa, a ty pierdol te w ogóle jakieś BWW. Nie, bez przesady, ale wiecie, jeden ci gada Volvo, 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 drugi ci gada Passat, Passat. Trzeci ci gada coś innego i w sumie tak naprawdę jakbyś posłuchał tego wszystkiego, znaczy nie, to nie było takie nawoływanie do jakiejś marki, tylko było coś takiego, że nie, ja tu bym Volvo nie kupił, bo ceny drogie. A pomyśl, jakby ci się w BMC sprzęgło zepsuło, wiesz ile to jest wymiany, a wiesz jak się do tamtego trzeba dostać i tak dalej i w sumie to wiecie, jak tak naprawdę posłuchacie co jest nie tak, co jest nie tak, co jest nie tak. To dochodzicie do takiego wniosku, że względem logiki ogólnie ludzi i tak dalej i doradzaniu rodziny, ale taki też jest nie tylko w kwestii samochodu, ale tak samo jak w kwestii pójścia do jakiejś szkoły średniej czy na studia, to zapewne byście mieli milion rad i milion pewnie scenariuszy od własnej rodziny i tak naprawdę nie byłoby żadnego logicznego podejścia, bo nawet zrobicie tak. Jeden wujek wam mówi, nie kupuj kup BMW, a drugi mówi, kup Audi. I tamten pierwszy mówi, jak nie kupisz BMW, to ja się obrażę, a ten drugi i tak dalej. I na przykład, nie wiem, ja powiem, a ja chcę iść na Geodetę. A ktoś, jakaś ciocia powie, nie, ty idź na prawnika. A mówię, nie, ja idę na Geodetę. A trzeci mówi, idź na tamto. I w sumie tak naprawdę no, nie dogodzicie rodzinie, tylko musicie dogodzić sobie i tak naprawdę podjąć jakąś racjonalną decyzję w związku z wyborem jakimś. I w sumie to bardzo często rodzina kłóci się, ale to już nawet nie mówiąc o takie błahe rzeczy, znaczy błahe, no to nie są błahe rzeczy właśnie jak wybór szkoły, czy coś takiego, czy właśnie kierunku. Jednak jeśli już dochodzi temat polityki, to wtedy wiecie, ile członków rodziny, tyle jest opinii. Znaczy nie tyle, ale jak chcesz ogólnie pokłócić się na spotkaniu rodzinnym, to podejmij temat polityki. Najlepszy wybór. Super, wiecie co? Przyszedłem tutaj, żeby poekspić sobie chwilę, więc w sumie ja straciłem godzinę, dosłownie, straciłem ponad godzinkę chyba, bo nie mam jeszcze ogólnie jakiegoś tam dobrego talizmanu i tak dalej i straciłem bardzo dużo czasu, żeby pójść na ten Bagradit, ale szczerze, ja się z tego śmieję, nie gram w tą grę jakoś dużo i tak naprawdę, no. Tylko mnie to ogólnie śmieszy i mnie to bardzo śmieszy. Śmieszy mnie takie założenie, że no chłopak sobie chciał tam nagrać i tak sobie pomyślał, no ta gra to jednak fajna jest i może mnie nie wkurwi i w ogóle tak fajnie będzie i tak dalej. I mi się śmieszy to, jakiego ja miałem pecha. To jest dla mnie śmieszne. I śmieszy mi moja reakcja, a za czwartym razem to już zupełnie olałem sprawę. Więc przynajmniej będzie śmiesznie. Super.
Kurwa, te klawisze mi się nie docinają. Ale naprawdę, ja zgubiłem... Nie wiem nawet, co zgubiłem, bo tak naprawdę ja sobie musiałem poprzekładać parę klawiszy, ale ta klawiatura jest tak brudna i ona jest tak stara, znaczy stara, no ma trochę czasu, na pewno ze 3 lata. I szczerze, jak ja bym ją, kurwa, połamał. To bym nie płakał. Jak ma się, ale kurwa, ona jest tak brudna nawet. Ja tutaj paznokcia, kurwa, znalazłem, czajcie. Ale wiecie co, jeszcze bardziej bym się śmiał, no ale no już kurwa, bo wiecie, macie szansę cały czas, bo ja obliczyłem wam szansę 1 na 10 tysięcy, dlatego jakbyście byli cały czas na Holendra, ale jeszcze macie szansę na padnięcie. Jeśli by mi się jeszcze doprowadziło do tego, że padałbym i tak dalej, to jest śmieszne. I no... No co wam mogę powiedzieć? Wesołych świąt, ludzie. I padam. I pewnie po prostu zakończę to nagrywanie. Nie chcę mi się już, po prostu nie chcę, ale pozdrawiam ogólnie wszystkich. Z Bartem. Wesołych świąt, serio. Wracajcie sobie bezpiecznie do pracy bądź szkoły. Róbcie to, co robiliście. I idźcie dalej przez własne życie. Pozdrawiam. Dominik, Sosusiek, Jack, tam. I kolejne 10 minut. Jakoś mi to nie boli.